Minął, moi drodzy, już ponad miesiąc od ostatniego odcinka z gacha. Odstawiłem te reakcje na gacha na rzecz dużo większej różnorodności na kanale. Ale dzisiaj skomentujemy sobie dwie historyjki. Jakieś takie stare historyjki, które mi wysłaliście. Więc jestem po prostu bardzo ciekaw, jak po tak długiej przerwie przyjmie się ten odcinek. A jutro komentowanie reklam. A wy nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Nie wiem, jak, moi drodzy, to skomentować. Te ścianę. To... Nigdy czegoś takiego nie widziałem, odkąd komentuję gacha. Nie wiem, dlaczego tego nie wychwyciło jako spam. Hej, Urhara, wiem, że to nie filmik z Gacha Club, ale może obejrzysz mój filmik z serii Pokochałaś mnie, gdy tylko się zmieniłem. Oto linkacz. Jakby co, kurwa, ściana tekstu. Tego jest więcej. O, do ciula. Czuję cringe tym gacha. To zobaczysz po tym odcinku. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, dlaczego tak mocno chcesz, żebym obejrzał ten odcinek. Co nam przekaże? Jakie wartości? Co wyciągniemy z tego odcinka? No, po takiej ścianie tekstu możemy spodziewać się arcydzieła. Au, nie mogłeś mnie złapać? Kochanie, czy coś ten pajac ci zrobił? Mówisz o sobie? Ej, spójrz, o kurde. To tak się w ogóle da napisać, spójrz? Spójrz się tam, a ty spójrz, nie mam słownika, ale bym ci go teraz pokazał. Zostaw go albo dostaniesz. Nagle pojawił się demon z dupy. Normalka, moi drodzy. Wystawił mu język ten demon. Puść mnie, krzyczy ziomeczek. A w ogóle, jak masz na imię, bo ja Alex. Oj, Alex, kurde, a w świecie demonów to tam nie uczą? Tak w ogóle wyglądasz ładnie. Okej, a możesz mnie zaprowadzić do dyrektora? Koleżanka się zakochała, pewnie w jego ortografii się zakochała. No, poszli do dyrektora, później. Są u dyrektora, cześć dyrektor, cześć dyrektor, cześć! Jakie szczęście, że był ostatni wolny pokój. Czekaj, co? Z chłopakiem, okej. Niestety... A, Kate chciała pokój z nim mieć. Rozumiem. To papa. Tuli. A wcześniej się chyba wyzywali, tak? No, ale teraz się tulą. Hej, no więc będę mieć z tobą pokój. Nie ma go już długo. Pójdę zobaczyć, co robi. Daj mi sił, pani misiu. Ech, wiem, będę udawał szczęśliwego. I koniec. I to było wszystko. Po to ten cały ten spam, tak? Czytajcie do końca. Hejka, Urhara, oglądam cię od dłuższego czasu. Tak naprawdę to od początków Yandere Simulator. No to bardzo długo, to już 5-6 lat, coś takiego, bardzo długo. I pragnę, abyś oglądał mój filmik GLM Pani Perfekcyjna. Witajcie, mam na imię Alexa i... Alex, wstawaj, bo się spóźnisz. Ten koleś tutaj to mój brat Set. Rodzice wyjechali i musisz się mną zajmować. Alexa, wstawaj, spóźnisz się do szkoły. Nie chcę iść. Nie chcę patrzeć na jej twarz, słyszeć jej głosu. Nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiem. Jak będzie tak źle, to odbiorę cię wcześniej. Ale o kogo... I oglądniemy jakiś film przy pizzy. No zajebiście, ale o kogo chodzi? Dlaczego nie chcesz chodzić do szkoły? Co, przez jakąś mędę? Pewnie zastanawiasz się, o co chodzi. Tak, jestem bardzo ciekaw, o co chodzi. Po prostu nie mogę żyć bez tej wiedzy. W szkole. Co się wydarzy w tej szkole? Ja i Cet nie chodzimy razem do tej samej szkoły, dobra? Przepraszam, mogę ci zająć moment? Jasne. Jestem nowa i nikt mnie nie chce oprowadzić. Nie ma problemu, oprowadzę cię. No dobra, znaleźliśmy tym oto sposobem jakąś super zajebistą koleżankę. Widzicie te dwie siedzące przede mną? No... To moja przyjaciółka, która mnie zostawiła dla pani perfekcyjnej, okej. Nie mogę na nią patrzeć czasami, dlaczego? No po prostu ją olej. Olać ją ciepłym moczem. I pani perfekcyjna, czemu perfekcyjna? Jest miła, inteligentna i wiele, wiele innych rzeczy. Wkurza mnie, jest po prostu ideałem. Ktoś cię wkurza, ponieważ jest miły i inteligentny? Ja pierd... Pamiętam, jak Max przestała do mnie pisać. Zaczęła pisać do Kelly, pani perfekcyjnej. Jakie dramy, ja pierdzielę. Ale za to poznałam ją, czyli Wikę, moją psi. Czy jak to tam się nazywa? Jest inna, naprawdę inna, tak? Dopóki cię po prostu nie wydymca. Po lekcji koleżanka poszła na dach. Ogarniasz coś z polskiego? Chciałabym. Wpadłam na genialny pomysł. No słucham, jaki? Kojarzysz Aleksę? No, to jest ta główna bohaterka. Chciałabym jej pomóc w tym zadaniu. Może przestanie mnie nienawidzić. Zgłupiałaś? Ona ci nienawidzi. Po co chcesz jej pomagać? Wykorzysta cię tylko. Chyba masz rację. Akty szkolne dramy. To widzimy się jutro. No, popatki. Wypieprzać. Kelly, może jednak spróbuję. Nie chcę jej mieć za wroga. Dobra, przyszła. Hejka.
Ta się przywitała, czego chcesz? A ta już odpowiada w taki gniewny sposób. Weź kurde, ogarnij się. Wiem, że niezbyt mnie lubisz, ale chcę ci pomóc z polskim. Sorry, ale nie skorzystam. Dlaczego nie? Masz problem, skorzystaj i tyle. A co to za zebranie? Nie twoja sprawa, ale ty kurde wredna jesteś strasznie. Idź już, później cię dogonię. Masakra. Kelly, co ty tutaj robisz? Mam nadal nadzieję, że se sobie coś przypomni. Lekarze już mówią, że jest gotowa. Ale o czym ty do mnie mówisz? Ale mam do ciebie prośbę. Mogłabyś udzielać jej korepetycji? Jacy lekarze? Kto sobie przypomni? Nic nie rozumiem w tym momencie. Pamiętasz chyba, gdzie mieszkamy, więc... Tak, pamiętam. To dzięki wielkie i do zobaczenia. Tego samego dnia o 17. A, bo to był jej brat. Dobra, dobra, ale o co chodzi z tymi lekarzami? Miło cię znowu widzieć. Eluwa, wzajemnie. No, dzień dobry, zaprowadzę cię. Dobra, no i idą się po prostu uczyć. Zajebisty telewizor z zajebistymi bambusami wokół. Dobra, ja bym tutaj zainterweniował, bo ona trzyma kurde w łapach Death Note'a. Coś jej wchodzi mocno na psychę, zabierzcie jej tego Death Note'a. Przyszła ci pomóc z polskim. Po 3 godzinach nauki. Okej, okay. Zasnęła, ta jest wycieńczona, sądząc po oczach. I wyszła, przetuptała z domu, teleportowała się, wróciła, poszła i założyła kaptur. Okej, okay. Zaczął padać deszcz, ona dalej tupta. Tęsknię, tato. Następnego dnia za dużo rzeczy tutaj się dzieje i ja za wiele nie rozumiem. O czym teraz gadacie, co? Hej! Dlaczego się wystraszyłaś? Dobra, czego chcesz? Myślałam po wczoraj, że zmieniłaś o mnie zdanie. Słuchaj, dzięki za pomoc, ale nie będziemy nigdy przyjaciółkami. Czemu mnie tak nienawidzisz? Co? Trochę głośniej. Czemu tak bardzo mnie nienawidzisz? Ty się mnie jeszcze pytasz czemu? Ja też się pytam, bo ja nie wiem. Od 2 lat próbuję się z tobą zaprzyjaźnić. Dlatego z nimi rozmawiałam. Po co byś chciała się ze mną zaprzyjaźniać? Dowieź się w swoim czasie. Skad, znasz Kelly. Kurde, tobie naprawdę się przyda ta pomoc tym językiem polskim, moja droga koleżanko. Set, czy powinienem jej powiedzieć? Długa historia. Chętnie posłucham. No, może później. Co mam zrobić? Powinienem jej powiedzieć? Mama chce, abyś posprzątała strych. Okej. Okay. Na strychu! Co się wydarzyło na tym strychu? Ale zajebibi strych. Dobra, podeszła do kartonu. Nie tak zapamiętałam strych. Pudełko? Ciekawe, co tam jest. Czy jest masa jakichś dziwnych rzeczy. Strych jest naprawdę ogarnięty. No, dosyć. I przetuptała. W pokoju Aleksy. Co tam się wydarzyło? Otwieraj pudełko i... Masz mystery boxa. What the fuck, to ja nie zobaczyłem. Za szybko. A dobra, to jest ta koleżanka, różowy pan misio. Ja mam niebieskiego, ja mam zajebistego niebieskiego misiaka. Dołączył do Akatsuki. Chyba jestem ci winien małe wyjaśnienia. W tym samym czasie u Kelly. Mam nadzieję, że jesteś już gotowa. Na co? Czemu nie jesteś gotowa? Co się wydarzyło? Wiesz, jakie zarobki dostaję, a dom jest wielki, przez co jest dużo do spłacenia. Dobrze, zrobię to. Do czego cię zmusza mamkę? Niedobrze. First... A, dobra, że na Miss, tak? Jako jakaś modelka sobie dorabiasz, czy coś w tym stylu? To chyba dobrze. Pamiętasz, kiedy byłaś w szpitalu, kiedy miałaś 11 lat? Tak, mieliśmy wypadek i chwilowo straciłam pamięć. Niestety, nie chwilowo. Lekarz kazał pochować część przedmiotów przy dawce wielu informacji, coś mogło się stać. Straciłaś wszystkie wspomnienia i dopiero teraz mogę ci wszystko powiedzieć. Po tych odcinkach będę potrzebował, moi drodzy, pewnie kolejnego miesiąca przerwy. Kelly jest naszą przyjaciółką, od dzieciaka. Na strychu mieliśmy swoją kryjówkę, gdzie się chowaliśmy. Te wszystkie przedmioty zbierałyście i chowałyście do pudła. Mogłabym zostać sama? Muszę to wszystko przemyśleć. Jasne, jakoś to tak obojętnie w sumie przyjęła. Odszczep się od Kelly. Co masz na myśli? Ty dobrze wiesz, co mam na myśli. To, że ostatnio udało nam się spędzić ze sobą kilka minut, to nie koniec świata. Serio? Jakie dramy. Dobra, to daj mi teraz spokój, nie chcę mi się pisać z takim debilem. Nawet nie chciałem z tobą pisać, dlatego piszesz do tej osoby. No oczywiście, no ja w momencie, gdy nie chcę z kimś pisać, to biorę telefon i do niego piszę. No, to jest normalne. Następnego dnia w szkole, ciekawe co się wydarzy teraz w tej szkółce. Wszystko w porządku, jaka wycieńczona, niezbyt. Co się wydarzyło, koleżanko? A, cały czas przetwarzasz te informacje. Spotkajmy się na dachu po lekcji, okej. Okay. Zadawałem sobie tylko jedno pytanie. Czemu nie mogę być perfekcyjny? To jest jak Kelly, to jest właśnie twoje jedyne pytanie po tym, jak się dowiedziałaś, że wcześniej straciłaś pamięć. Wystarczyła tylko chwila mojej uwagi, aby stał się wypadek. I co się wydarzyło? Zaczęłaś biec i wpadłaś pod samochód. I jebnął cię.
Jebną cię. Nie mogę oddychać. Wyczarowali krzesła z dupy i siedli sobie. Co się stało? Gdzie ona jest? Usiąść trzeba czekać. Jebnął ją samochód. Mocno, mocno. Dzień dobry. Rodzina Lexi? Tak, jestem jej bratem. W porządku, mam dwie informacje do przekazania. A więc, dziewczyna żyje. Lecz jest w śpiątce. I pewnie będzie tak, że się wybudzi, będzie wszystko pamiętać. No, czemu tu jest tak ciemno? Spokojnie, wszystko ci wyjaśnię. Anioł i diabeł. Aniołku, daj mi jej to wyjaśnić. Proszę bardzo. Nie kontrolowałeś życia. Chciałem się z tobą spotkać, aby ci coś uświadomić. Niby co? To ja tu jestem poszkodowana i jeszcze chcesz... Boże, co ja oglądam? Wszystko zrozumiesz wkrótce. Dopiero po kilku miesiącach zrozumiałem, po co ona mnie tu ściągnęła. Jak oceniłam po okładce Kelly, nie znając jej... Jak i zignorowałem uczucia mojego brata. Jak przez moją nieuwagę moi bliscy cierpieli. To wszystko się trochę nie trzyma kupy. Jak nie potrafiłam współczuć innych, jaka byłam czasem samolubna. I koniec. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Kolejny odcinek z gacza za nami. Jutro komentowanie reklam. Tymczasem, trzymajcie się i hejos!